W jednym z ostatnich programów rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji i automatyzacji. Dzisiaj zostajemy przy tym temacie i rozmawiamy o cloud computingu. Moim dzisiejszym gościem będzie Marcin Grygielski z firmy Genesys, a ja nazywam się Karol Bancerz i witam w kolejnym odcinku programu CC Talk. Cloud computing, sztuczna inteligencja, technologie to takie tematy, które poruszamy w tym programie bardzo często i dzisiaj będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, a konkretnie o chmurze. Czym jest w takim razie ta chmura? O tym będzie opowiadał mój dzisiejszy gość, Marcin Grygielski, firmy Genesys. Marcinie, mam do Ciebie jedno takie pytanie podstawowe. Dlaczego chmura? Dlaczego firmy powinny przechodzić do chmury? Myślę, że jest to ich indywidualna decyzja. Nie wiem, czy powinny. Na pewno to, co jesteśmy w stanie zaobserwować globalnie na całym świecie, to trend, w którym firmy jednak to robią z jakiegoś powodu. No i jaki jest to powód najczęstszy? Nie jest to na pewno jeden powód. I nie można każdej firmy włożyć do jednego worka i uznać, że mamy jedną receptę dla wszystkich w tym zakresie. Niektóre firmy przechodzą do chmury dlatego, że chcą mieć dostęp do najnowszych technologii. A niestety jest tak, że te nowe technologie nie są już dostępne w tradycyjnym modelu. I tutaj możemy właśnie mówić o sztucznej inteligencji, ale tego jest znacznie więcej. Nawet w naszym życiu codziennym obserwujemy to, że nie opłaca nam się budowania własnego, nie wiem, storage'u w domu, tylko wrzucamy nasze pliki na Dropboxa, czy zdjęcia w jakieś inne miejsce. I uznajemy to za coś kompletnie naturalnego. Firmy zachowują się mniej więcej podobnie i starają się upraszać swoje funkcjonowanie, starają się szukać oszczędności, bo to bardzo mocno motywuje. Chciałem Ciebie o te korzyści dla firmy zapytać. To są tylko oszczędności? Nie, no tak jak wspomniałem, to przede wszystkim to mogą być oszczędności. Dla niektórych firm, szczególnie dla tych, które operują, nie wiem, w wielu krajach jednocześnie albo wielooddziałowo, a chciałbym mieć zunifikowany system obsługi klienta, taki sam, centralnie raportowany i z takimi samymi wrażeniami dla klienta, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje, w której lokalizacji, gdzie na świecie, to wydaje mi się, że za dużo ich tutaj alternatyw nie ma. Tylko taki system jest w stanie tego typu obsługę efektywnie zapewnić i na pewno zrobi to znacznie taniej niż budowanie oddzielnych systemów w poszczególnych krajach i utrzymywanie ich tam ze wszystkimi integracjami, personelem i tak dalej. Więc na pewno koszty. Dla takich firm to będą koszty. Mogą być to mniejsze firmy, które działają w obrębie jednego kraju czy jednej lokalizacji, ale są relatywnie małe, ale potrzebują dostępu do bardzo wyrafinowanej technologii. Te znowu nie dysponują ogromnymi budżetami, ale mają dużą potrzebę odnośnie technologii. Są w stanie tą technologię zapłacić, ale nie są w stanie wyłożyć setek tysięcy lub milionów po to, żeby tą technologię od zera budować sobie, więc model chmurowy jest dla nich najdogodniejszy. Kupują abonament. Często proszę zwrócić uwagę, że w modelu chmurowym w zasadzie dostawcy bardzo często uzależniają, cały billing budują na zasadzie ile używasz, tyle płacisz. Ile razy zdawałeś moje API, ile składujesz danych, ile razy wykorzystałeś, nie wiem, analitykę mowy, ile zdań przetłumaczyłeś. Rozliczają się z klientem poprzez użycie. To jest bardzo fair podejście, bo jeżeli używam więcej, płacę więcej, używam mniej, płacę mniej, ale i ja, który używam tego w niewielkim stopniu, i ten, który używa tego w bardzo dużym stopniu, mamy dostęp do tej samej technologii, na którą prawdopodobnie ani tego dużego, ani mnie nie byłoby stać, by budować ją sobie lokalnie. Więc chmura ma to jakby dwa aspekty. Oszczędności i dostęp do technologii tu i teraz dla każdego. A ja bym jeszcze tutaj dorzucił do tego kwestię bezpieczeństwa. Znamy historię, gdzie w serwerowniach działy się różne rzeczy i może nie tyle ginęły dane, co nie wiem, w wyniku jakichś zdarzeń bezpośrednio w serwerowni te dane były tracone. Nie mieliśmy backupu gdzieś wgranego na inne miejsce. Czy w przypadku chmury możemy liczyć się z tym, że te dane gdzieś tam nam wędrują, uciekają? Może nie są bezpieczne? Przede wszystkim pojęcie chmury jest bardzo pojemne. No tak. Wiele firm nazywa chmurą coś, co chmurą nie jest.
biorą tradycyjny software, który istnieje na rynku od wielu, wielu lat, umieszczają go w jakimś data center, czasami go backupują to data center i twierdzą, że mają chmurę. Chmura to jest coś kompletnie innego. Chmura to jest kompletnie inna architektura. To jest możliwość dynamicznej alokacji zarówno zasobów sprzętowych, jak i zasobów software'owych na żądanie. To wiąże się też z całym zagadnieniem bezpieczeństwa. Nie mamy możliwości, nie wiem, my akurat bazujemy na Amazonie, który jest uznawany praktycznie we wszystkich rankingach jako top topu, jeżeli chodzi o infrastrukturę chmurową. Cały software został napisany od zera, bo nie można niczego przenieść tradycyjnego do Amazona w formule mikrousług. Także jakakolwiek awaria jednej mikrousługi w zasadzie nie ma wpływu na resztę systemu i zostaje ona odizolowana, naprawiona automatycznie i dany serwis zostaje zrestartowany. Użytkownik w zasadzie tego nawet nie jest w stanie zobaczyć, że ta awaria miała miejsce. Ale mówimy o kliencie użytkowniku, czy kliencie tym, który hostuje? O kliencie, który używa tego. Bo to nie jest tak, że my nie mamy awarii, czy nie ma jakichś problemów. One są, tylko że one są niewidoczne dla powiedzmy przyszłego Kowalskiego, dlatego że sam proces naprawy i izolacji problemu jest na tyle szybki, że niewykrywalny dla ludzkiego oka. Od strony bezpieczeństwa Amazon, a my wraz z nim, dostarczamy na zasadzie najwyższe możliwe standardy. Lista certyfikacji Amazona jest tak długa, że nie jestem w stanie jej spamiętać, ale generalnie możemy przetwarzać i dane finansowe w chmurze Amazona, i z dane na temat naszego zdrowia, dane medyczne i tak dalej. Te wszystkie certyfikaty posiadamy. Dodatkowo dane w przypadku naszej usługi możemy sobie wybrać, gdzie te dane będą składowane i składujemy je na terenie Unii Europejskiej. Czyli możemy wybrać, że to ma być Amazon, że to może być Amazon, ale tylko Amazon w Europie. Ale to też nie będzie data center. Nie bądźmy naiwni, że to będzie data center. To jest każdy region Amazona, to jest kilka do kilkunastu data center połączonych w jeden organizm. Czasami widzą siebie jeszcze tam, widzą kilkanaście pozostałych. Więc awaria tej usługi, czy w ogóle wyeliminowanie jednego data center, czy dwóch, czy trzech, praktycznie nie będzie odczuwane. Na całość. Od strony bezpieczeństwa, no cóż, też nie sądzę, żeby było kogokolwiek indywidualnie stać na to, żeby zatrudniać armię hakerów, którzy będą non-stop dokonywali prób włamania się i penetracji naszego środowiska i wyłapywali wszystkie słabe punkty. Nie mamy na to środków. Myślę, że nawet może to jest kontrowersyjne stwierdzenie, ale myślę, że nawet banki nie są w stanie zapewnić w tej chwili takiego bezpieczeństwa IT, jakie jest w stanie dostarczyć Amazon w tej chwili. Ta chmura się przez ostatnie lata bardzo zmieniła. Jest bardzo. I to jest jakby parasol technologiczno-finansowy i tej skali, ale do tego jeszcze dochodzi parasol różnego rodzaju służb specjalnych, które też pilnują tego środowiska, bo tam są dane, czasami dane rządowe, dane różnych instytucji, więc myślę, że lepszego zabezpieczenia w tej chwili chyba sobie nie potrafimy wyobrazić dla naszych danych. Okej, to w takim razie mam jeszcze jedno do Ciebie pytanie o takie wyzwania, które są zawsze związane z migracją contact center z takiego on-site, on-premise do rozwiązań chmurowych, ale do tego wróćmy po przerwie. Przed przerwą mówiliśmy o chmurze, o tym, czym jest i konkretnie jak ona funkcjonuje. Teraz porozmawiamy sobie o tym, jakie firma ma wyzwania, przechodząc z rozwiązań site on site, takich w organizacji, do rozwiązań chmurowych. Marcinie, czy są jakieś wyzwania w przechodzeniu migracji do chmury? Przede wszystkim ja osobiście odpowiadam za region, który jest bardzo zdywersyfikowany. Region, w którym działam, to region, który zaczyna się na Odrze, a kończy się gdzieś tam w Sachalinie, czyli w zasadzie mamy już bardzo blisko do Japonii, w rozpiętości powiedzmy od wschodu do zachodu, a południowo, północno-południowej od naszego kraju do Izraela. Ten region składa się z około 30 krajów i pierwszą barierą, którą na pewno widzimy dla technologii, to są jednak bariery polityczne, bariery
różnego prawne? Rodzaju polityk monopolistycznych. Może prawne, czy nie? Prawne też, ale często prawo jest tworzone po to, żeby chronić jakiś monopol albo chronić jakąś sytuację polityczną w danym kraju. Wiadomo, że chmura i dostęp w ogóle do publicznego internetu jest... No, wiemy z praktyki, że tak, w każdym kraju jest zagadnieniem sam politycznym. Internet, generalnie tak? Jest zagadnieniem politycznym i dostęp do chmury Amazona też jest zagadnieniem politycznym w wielu krajach, więc prawo jest troszkę wtórnie, potem to reguluje. Tak? Nie możemy w niektórych krajach naszego regionu, regionu, na który ja odpowiadam, nie jesteśmy w stanie uruchomić usługi chmurowej na bazie Amazona. Tutaj jako firma staramy się tworzyć alternatywy, oferując rozwiązanie, które możemy uruchomić lokalnie w danym kraju. Więc tutaj już widzę pierwszą barierę. Jest takie naiwne czasami myślenie, że ta chmura wszędzie jest w stanie sięgnąć. Jest w stanie sięgnąć tam, gdzie mamy nieograniczony dostęp do publicznego internetu, gdzie rządzący nie obawiają się tego. Czyli rozumiem, że w Chinach nie możemy liczyć na tą chmurę, jaką byśmy chcieli? W Chinach sytuacja się... Chiny są z jednej strony są krajem dość mocno kontrolującym dostęp do internetu, a z drugiej strony świadomym tego, że nie można wylecieć gdzieś tam na margines technologii, bo są krajem też bardzo mocno w technologii osadzonym. No, one generalnie tą technologię tworzą, albo więc, budują, prawda? Więc, montują, to jest właściwie słowo. No, tworzą też. Natomiast w Chinach Amazon otwiera na przykład swoje data center, swój region. Pewnie będzie ich kilka. Więc wraz z postępującym Amazonem my też pojawiamy się w tych miejscach, gdzie pojawia się Netflix, gdzie w tych miejscach pojawiamy się my. I pojawia się Amazon ze swoimi innymi usługami, których jest bardzo wiele. Więc jesteśmy jedną z tych usług tak naprawdę, bazującą na tej infrastrukturze. Są kraje, gdzie Amazon nie widzimy w perspektywie roku, dwóch czy trzech perspektywy na to, żeby się otworzyły od tej strony. Tam budujemy alternatywne rozwiązania, bo nie możemy wystawić ludzi, klientów rynku bez jakiegoś sensownego rozwiązania w tym co obszarze. Rozumiem, że budujecie własne data center. Wspólnie z partnerami na danych rynkach. Więc powiedzmy, to są to ograniczenia prawno-polityczne, to jest jedna grupa. Drugi zakres ograniczeń, czy druga grupa ograniczeń, to są ograniczenia związane z dostępem do infrastruktury. My żyjemy w takim fajnym kraju, nie powinniśmy narzekać za bardzo, bo nasz dostęp do internetu jest fantastyczny. No, porównując na przykład z Afryką. Z Afryką, z niektórymi krajami w Azji, gdzie otworzenie strony, nie wiem, czy mogę reklamować, Onet albo WP, albo jakiejkolwiek innej, zajmuje minutę. Więc nie liczmy sobie, żeby YouTube'a otwarliśmy. Również ograniczenia techniczne. A czy techniczne. Są w takim razie kulturowe ograniczenia? Bo może niektórych kulturach. Myślę, że to, że kulturowym ograniczeniem, jedynym kulturowym ograniczeniem, które przychodzi mi do głowy w tej chwili, to są właśnie takie obawy, gdzie są moje dane, czy mam nad nimi kontrolę. W niektórych kulturach jest luźniejszy stosunek do tego zagadnienia, w niektórych bardziej taki restrykcyjny. I zagadnienie, takie kulturowe pojęcie moje. Kupuję, to jest moje, mam to u siebie. Wynajmuję, to nie jest moje, więc... Tak, wynajmuję, to nie moje. Ktoś mi to może zabrać albo mnie odłączyć od dostępu do tej usługi. W pewnym sensie to ma jakieś uzasadnienie. Wiele osób lubi kupować i trzyma, nie wiem, płyty CD na półce, pielęgnują je, co tydzień przecierają szmatką, ale są też ludzie, którzy stwierdzą, a to lepiej mieć Apple Music albo Spotify, a ja sobie tam włączę, co chcę, albo na YouTubie, bo płyty to mi się rysują i nie mam co z nimi zrobić, albo żona mi już wyniosła na strych, parę lat temu by się nie mieściły w domu, bo dziecko się urodziło i trzeba było zrobić trochę miejsca. Także są dwie różne postawy, myślę, że kulturowo rzeczywiście można coś takiego zauważyć, że są i zawsze będą przedsiębiorstwa, które będą chciały trzymać to u siebie. I to nie ma nawet znaczenia, czy to jest Azja, czy to jest Europa, czy to są Stany. Są firmy, które będą chciały mieć u siebie i swoje. A czy jeszcze jakieś w takim razie problemy? No na pewno ta technologia jest problemem. Dostęp do szerokopasmowego internetu. No i problem związany
No i problem ekonomiczny. Technologia chmurowa, koszt technologii chmurowej, generalnie w związku z tym, że jest to technologia globalna i tak jest też postrzegana przez tworzących ją i udostępniających, jest technologią, która najczęściej ma jednolity billing. Mhm. Czy jestem mieszkańcem Afryki, czy jestem mieszkańcem Szwajcarii, składowanie jednego tera na Amazonie będzie kosztowało mnie tyle samo. Mhm. Czy moja siła nabywcza jest taka sama? Pewnie nie. Dostęp do technologii niestety kosztuje. Pomimo tego, że chmura jest, powtórzę to, najtańszym możliwym sposobem dostępu do tej technologii, to jednak siła nabywcza w poszczególnych krajach będzie przedsiębiorców czy klientów indywidualnych jest bardzo różna. Mhm. I tutaj takie, a z kolei koszty chmury globalnej będą takie same dla wszystkich od strony dostawcy. Więc on też trochę nie ma wyboru. Nie może sobie teraz powiedzieć, a dobra, to dla was będę sprzedawał to za tyle, a dla was sprzedam to za tyle. Bo moje koszty globalnie są zawsze takie same. Mm-hmm. Okej, okay. To w takim razie powiedz mi proszę, na co powinni przedsiębiorcy zwracać uwagę, uruchamiając czy przechodząc do rozwiązań chmurowych? Wydaje mi się, że przede wszystkim powinni rozumieć różnicę pomiędzy chmurą a nie chmurą. Mm-hmm. Powinni potrafić obrać z marketingu tą chmurę. Jeżeli orientują się, że to nie jest zbudowane w architekturze mikrousług, nie ma automatycznej alokacji zasobów sprzętowych, software'owych, rozmieszczenia tego, rozlokowania tej usługi pomiędzy wiele data center, no to na pewno nie jest już chmura, to nie jest chmura. Mhm. Jesteśmy tutaj w technologii hostingu, znanej nam od wielu, wielu lat, jesteśmy w hostingu. I ktoś próbuje nas troszeczkę tutaj nabrać. Marketingowo. To jest pierwsza rzecz. Druga, powinni zwrócić uwagę na to, jak wygląda takie życie na co dzień z tym. Mhm. Bo chmura dla przedsiębiorcy powinna być usługą, która w minimalnym stopniu go absorbuje. Ja używam tego, ale ja nie martwię się tym, że muszę zrobić update albo upgrade systemu raz na kwartał albo raz na rok, bo wyszedł jakiś, nie wiem, łatka bezpieczeństwa. Ja teraz muszę to wgrywać i ściągać ludzi, się martwić, czy mi teraz wszystko będzie działało, bo to wszystko ma działać w trybie ciągłym. Przedsiębiorca powinien też zapytać się, czy jak wygląda dostępność nowych funkcji na tej platformie. Czy ja będę musiał coś instalować, czy ja będę musiał na coś czekać, czy ja będę musiał się podnosić do nowszej wersji, żeby z czegoś korzystać? Mhm. Jeżeli odpowiedź pada tak, to też to nie jest chmura, bo chmura to jest ciągły development, to system, w którym nowe funkcje pojawiają się nam po prostu w locie. Logujemy się do Facebooka i nagle pojawia się nam jakaś nowa funkcja, ale nikt nam nie kazał dokonywać upgrade'u. Prawda, ale z drugiej strony, co by było, gdyby połowa ludzkości nagle miała przerwany dostęp do Facebooka, bo akurat Facebook wdraża nowe rozwiązania, właśnie, na przykład nowy przycisk. No tak, bo tego się nie da tak zrobić, dlatego tradycyjny software się nie nadaje do przeniesienia. Dlatego mówisz o tym, że pisaliście go dlatego, od początku. Dlatego trzeba go napisać od początku w architekturze mikrousług, bo wtedy mogę tą jedną mikrousługę dodać. Mhm. I ujawnić ją, najpierw ją dodać i testować ją jeszcze miesiąc, zanim ja ją pokażę wszystkim użytkownikom. Pokażę ją na przykład tylko 5% użytkowników Facebooka. I tak się też dzieje. I tylko te 5% widzi tą nową funkcję i zgłasza mi problemy z jej działaniem. A może 1%. A może 1. A dopiero wtedy, kiedy jestem pewien, że w sumie wyłapałem wszystkie możliwe anomalie, pokazuję ten przycisk pozostałym 99% użytkowników, ale to tylko mikrousługi. Mhm. Dobrze, a co byś polecił w takim razie firmom, które dopiero raczkują na rynku chmurowym? Co powinny zrobić? Oj, to generalnie wszyscy trochę raczkujemy. To nie jest tak, że też będziemy napinać wszyscy mięśnie i mówić, że jesteśmy od lat. To jest nowe technologie. To kwestia zdefiniowania tego, czy to jest chmura, czy nie chmura, to jest najistotniejszy element dla przedsiębiorcy. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, bo to potem niesie ze sobą takie konsekwencje, że nagle się okazuje, że ja jednak nie mam tej funkcji, że ja muszę upgrade'ować, że jednak mi jest potrzebne duże inwestycje w lokalne IT, których ja miałem nie czyli miało na początku postawienie tego pytania powoduje, na że początku, nie mamy dodatkowych kosztów na początku to jest też pierwsza weryfikacja tego, czy ja naprawdę kupuję chmurę. Dopiero wtedy, kiedy jestem pewien, że ja kupuję chmurę, to dopiero wtedy zaczniemy porównywać funkcje,
i inne parametry. Mhm. SLA tej usługi, mhm. funkcje, jakie ona mi oferuje mhm. i tak dalej. Koszty tej usługi, ale najpierw sobie to rozdzielmy te dwa światy, bo możemy naprawdę bardzo łatwo się znaleźć w dziwnym miejscu z jakąś umową, której nie możemy zerwać przez jakiś dłuższy okres czasu. Myślę, że to takie moje mhm. główne zalecenie. Kupujmy świadomie. Bądźmy świadomymi klientami. Tak, trzeba być świadomym klientem tego. Mhm. Nie da się omamić i ogłupiać z takimi marketingowymi mhm. sloganami. Okej. To jeżeli już mówimy o sloganach, to w takim razie zróbmy sobie chwilę przerwy i za chwilę do Was wracamy. Chmura to oczywiście korzyści, to również pewne zagrożenia, ale to, co jest najciekawsze i najistotniejsze z każdego punktu widzenia biznesu, to co daje nam chmura. A przede wszystkim daje nam oddech i zupełnie nowe spojrzenie na to, co robimy w biznesie. Czy chmura rzeczywiście pozwala nam w takim razie na przestanie myślenia o technologii i rozpoczęcie myślenia o biznesie? Myślę, że tak. No, przede wszystkim znikają nam pewnego rodzaju bariery. Mhm. Jeżeli firma, która jest ciągle w tradycyjnym świecie, myśli sobie, a jak skorzystać teraz z zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i inteligentnie przeszukiwać bazę naszych klientów? Mhm. Jak na podstawie tego łączyć naszych klientów z pracownikami itd. Jeżeli została w systemie on-premise, prawdopodobnie nie będzie w stanie tego zrealizować. Albo będzie prowadzić długie namysły i dyskusje, co zrobić, żeby z tego skorzystać, jak technologicznie musimy się do tego przygotować, ile personelu musimy zatrudnić, żeby zbudować potrzebne konektory i umożliwić tą technologię. Firma, mhm. która, to jest tylko oczywiście przykład, ale generalnie to, co widzimy w firmach, które z chmury korzystają, to jest to, że one się zaczynają koncentrować na swoim własnym biznesie. Ja nie zastanawiam się nad tym, czy ja coś mogę zrobić technologicznie, bo raczej wiem, że ja to mogę zrobić i zrobię to relatywnie niskim nakładem pracy. Być może wystarczy w zasadzie tylko tą funkcję uruchomić w moim systemie i ona zacznie działać. Oczywiście zapłacę za nią, ale bardziej zaczynam się interesować swoim własnym biznesem, tym, jak wygląda rynek, moja konkurencja, jak sprawny jestem operacyjnie w pewnych obszarach, a nie notorycznie zastanawiam się nad tym, czy ja mogę to zrobić, jakich zasobów potrzebuję użyć, ile muszę kupić sprzętu, żeby teraz to obsłużyć i tak dalej. To jakby to zagadnienie Czyli jest Czyli przejście na chmurę pozwala nam też spojrzeć zupełnie inaczej na klientów, jego problemy. Zacząć się koncentrować na prawdziwym biznesie, mhm. a nie na tym, że teraz to muszę wymienić, muszę zbudować nowy system do gaszenia pożaru w moim data center. Trzymać się wszystkich norm budowlanych. Wszystkich norm, prawda? Zabezpieczyć to, zapewnić security, jeszcze do tego kupić, mam przegląd systemu do chłodzenia i jeszcze do tego muszę spaczować kilkadziesiąt serwerów, bo weszła nowa łatka. I kto to zrobi? To już jest za nami. Teraz to, na czym się przedsiębiorca musi skoncentrować, to jest po prostu jego własny biznes i to, jakie ma pomysły na użycie technologii, a nie to, jak tą technologię będzie tworzył dla siebie. To robi już coś dla niego. Okej. I w takim razie budujmy biznesy w oparciu o chmurę, aby te chmury pozwoliły nam osiągać coraz wyższe poziomy rozwoju naszego biznesu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję również Państwu za obejrzenie kolejnego odcinka naszego programu i do zobaczenia w kolejnym. Dziękuję bardzo.